Ponownie witamy profesora Targowskiego w Instytucie, Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Jesteśmy po konferencji dzisiaj i to była konferencja na temat, panie profesorze? No to była właśnie konferencja na temat zespołu kruchości, o którym już żeśmy wcześniej rozmawiali. To była pierwsza tego typu konferencja adresowana do środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, adresowana do opiekunów medycznych, do rehabilitantów, ale też również pacjentów interesujących się zespołem kruchości. I to była konferencja zrealizowana w ramach projektu unijnego Advantage, czyli inicjatywy 22 krajów, w której to inicjatywy biorą udział aż 33 różne instytucje, szpitale, instytucje ze zdrowia publicznego. No i rolą tej inicjatywy jest wypracowanie standardów postępowania właśnie w zespole kruchości. I jakieś takie spostrzeżenia z tej konferencji, co nowego się pojawiło, jacy byli mówcy i co możemy jakby też, no to może najważniejsze, kto to i co, jak te tematy, od której strony one były rozpracowywane na konferencji, profesorze? No akurat mieliśmy tutaj grono znamienitych wykładowców, w większości zajmujących się geriatrią, ale także również problematyką żywienia osób starszych. Również mieliśmy bardzo dobrych wykładowców zajmujących się rehabilitacją w wieku starszym i zapobieganiem upadkom, bo upadki to bardzo ważna sprawa, to jeden z wielkich problemów geriatrycznych. Konferencja właściwie była podsumowaniem aktualnego stanu wiedzy, tego co wiemy na temat zespołu kruchości, a także jak gdyby zebrania tego w całość, tak? Czyli przedstawienia jak gdyby kompleksowego postępowania z pacjentem w wieku podeszłym, który cierpi na zespół kruchości, włącznie również z zaprezentowaniem modeli opieki adresowanych do pacjentów z zespołem kruchości czy rozwiązań telemedycznych. Jeszcze może jedno, interesuje mnie kto właśnie był w tej pięknej sali na widowni? Do kogo adresowana była ta konferencja? Jakiś przekrój ludzi, którzy byli? Ja widziałem bardzo dużo młodych ludzi tutaj na widowni. Tak, to byli młodzi ludzie, to byli również studenci medycyny i to bardzo dobrze, że już studenci medycyny uczą się, czym zespół kruchości jest. Byli również studenci pielęgniarstwa, ale były pielęgniarki, byli lekarze, byli rehabilitanci, byli również opiekunowie medyczni. No i nawet przedstawiciele organizacji pacjenckich. Dobrze, panie profesorze, coś takiego, żeby nam to jakoś tak się zakręciło, jakby pan profesor miał jakąś taką myśl, czy coś taką, żeby jakby trochę bardziej my sami, żebyśmy mogli, cokolwiek moglibyśmy zrobić z tym, żeby się jakoś do tego okresu starszego trochę przygotować jakoś, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Krótko mówiąc, prawidłowo się odżywiać i ćwiczyć, tak? Ale jeżeli chcecie Państwo coś więcej dowiedzieć się na temat problemów, które mogą spotkać Was w wieku podeszłym, to zapraszamy na comiesięczne, czwartkowe spotkania w Narodowym Instytucie Geriatrii, które są właśnie adresowane do pacjentów. Najbliższe spotkanie, kolejne, odbędzie się 20 grudnia. Są to tak zwane spotkania z geriatrią, reumatologią i rehabilitacją. Bardzo dziękuję, profesor Targowski. Dziękuję Państwu. Dziękuję.